Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku kryptowalut. Zapomniałem ostatnio powiedzieć o formacji młotka, jaka się utworzyła na Bitcoinie na interwale tygodniowym, dlatego dziś to nadrabiam. No to zaczynamy. Zaczynamy od szybkiego rzutu oka na tabelkę po prawej. No niestety większość na czerwono, drugi dzień rzędu, po dwóch dniach wzrostów. Ale o tym młotku, o którym mówiłem na początku, na świeczkach tygodniowych, tutaj widać taką oto świeczkę z długim bardzo knotem od dołu, bardzo małym korpusikiem i mały knot od góry. To jest formacja młota albo pin bar. Odwrotnością tej formacji jest wisielec. Gdyby był duży knot od góry, a mały korpus na dole, i taka formacja na samej górze by sugerowała, to jak akurat nie widzę za bardzo, żeby pokazać, sugerowała spadki. I teraz tak, to ma sens, jeżeli jest na samym dole. No, tutaj jest trochę sytuacja inna, bo świeczka wcześniejsza, tygodniowa, zrobiła dołek, a ta już była, dołek tutaj był trochę wyżej, więc to nie jest sam dół, no ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Znaczenie, jakie tutaj ma znaczenie? Jak pod taką formację można zagrać? Tak jak już mówiłem nieraz, nie ma 100% formacji i nie wszystko się sprawdza w 100%. Pod tą formację można zagrać. Tutaj sobie wrysujemy na górze tej świeczki linię poziomą, żółtą. Jeżeli zostanie to potwierdzone, a potwierdzone zostanie wtedy, kiedy następna świeczka przebije szczyt tej wcześniejszej. To jest, też mówiłem nieraz, że ważne jest przebicie szczytu czy dołka świeczki. No, na razie mamy sytuację odwrotną. Tutaj się tworzy czerwona świeczka tygodniowa i na razie tej żółtej nie przebiliśmy. Zobaczmy jeszcze na wykres miesięczny. Tutaj mówiłem o tym, że jest niebezpieczeństwo. Dół tej świeczki przebił nam dół poprzedniej świeczki. Jeszcze 2 dni zostały do końca miesiąca i ta świeczka się zamknie. Jeżeli się zamknie tak jak jest teraz albo niżej, no to to będzie wyglądało bardzo kiepsko i to też będzie bardziej formacja odwrócenia, czyli zmiany trendu, bo ta świeczka pokryła nam tą wcześniejszą. A że to będzie większy interwał czasowy, no to ten większy interwał czasowy ma jak gdyby większe znaczenie niż mniejszy. O, tutaj jest ciekawy przykład, bo tutaj mamy taką świeczkę, właśnie odwrócony młotek, czyli wisielec, co sugerowałoby w tym miejscu czerwiec. Zobaczcie, to jest to, co wtedy ja mówiłem, że jest tak, no to może być szczyt, lepiej się ewakuować z rynku. To jest właśnie na świeczce miesięcznej wyrysowała się formacja wisielca, czyli bardzo mały cień od dołu, cienki korpus i duży cień od góry, czyli siła sprzedających. Następnie zostało to potwierdzone, tylko to jest akurat już świeczka, która już się zbudowała całkowicie, ale kurs zszedł poniżej tego dołka, czyli oznaczałoby, że mamy potwierdzenie tej formacji, że tu była formacja szczytowa, ale świeczka, która się zbudowała na koniec miesiąca, po zamknięciu następnego miesiąca, lipca, zniosła całkowicie tą formację, bo pomimo tego, że przebiliśmy dołek, to jednak był bardzo duży cień od dołu, mały korpus od góry, czyli jakby odwrócenie tej formacji. Także to, co w tej formacji młotka teraz tygodniowej, że nawet jak mamy potwierdzenie, ale poczekamy na koniec tygodnia i potem się może okazać, że niestety, ale kurs idzie w górę. Tutaj sporo osób gdzieś tam mnie krytykuje za to, że w lipcu mówiłem, że to może być szczyt. No, z formacji i z analizy technicznej dużo rzeczy wskazywało na to, że to może być szczyt. Kurs się obronił i mieliśmy potem spore spore wzrosty. Nie wiem, czy to się pokryło z tym, że akurat te tery zaczęły być mocno drukowane. Może tak, może nie. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia, co było powodem tych wzrostów. Czy może faktyczne zainteresowanie ludzi, ale tu chciałem zwrócić uwagę na to, że te formacje nie zawsze się sprawdzają, a nawet jak mamy jakieś potwierdzenie, może się okazać, że nic z tego nie będzie. Tak samo jak wyjścia górą i dołem, czasami są wyjścia fałszywe i czasami kurs powraca. Także tutaj na świeczkach miesięcznych wygląda to na razie nie za dobrze. Na świeczkach tygodniowych mamy tą formację młotka, ale nawet nie została ona potwierdzona, a nawet gdyby została potwierdzona, trzeba brać pod uwagę to, że kurs może zawsze zawrócić. Ale granie pod tą formację jest w ten sposób, że kupujemy po przebiciu szczytu wcześniejszej świeczki. Zobaczmy jeszcze wykres dniowy. Tutaj przesuńmy sobie na szczyt tego. Czyli ta żółta linia. Od dołu mamy ograniczenie 10 tysięcy, które gdzieś było testowane kilka razy. I na razie nic się tam tutaj nie zmienia. Tu jeszcze na szybko Eternum. Ostatnio analizowałem Eternum i wprowadziłem konsternację wśród wielu. Co to jest Eternum? To dziś przeanalizujemy Ethereum. A może następnym razem Ethereum. No tutaj mieliśmy dość mocne wzrosty. Dwie zielone świeczki, ale dziś kolejny dzień spadków. No niestety może to Ethereum nie zdobyć ATH tak szybko, jakby się tutaj mogło wydawać. I jeszcze NEO, bo NEO to jest jako jedna z niewielu walut przy tych spadkach, która idzie w górę. I NEO dalej świeczki na zielono, choć dziś już impet wzrostów spadł. No i niestety jak popatrzymy sobie na wolumen, to jest bardzo słaby. Przy wzrostach, małym wolumenie, no niestety nie ma potwierdzenia tego, że te wzrosty będą kontynuowane. Dużo większy wolumen mieliśmy wcześniej. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia następnym razem.